Portret słowem malowany. Audycja Anny Rytmaniak. A niech zginę ja i pchły moje. O wy zboje, nitko płuty, harchary, ocza i dusze, łamignaty! Wasałyki moje kochane. Mieczysław Pawlikowski. Od czego by tu zacząć? No więc ja tu może odpowiem tak, jak dzieci odpowiedziały Kazimierzowi Rudzkiemu, kiedy taka choinka w Narodowym była i wyszedł uroczy Kazio i powiedział: drogie dzieci, od czego by tu zacząć? I na to głosy z sali. Od początku. Od początku? Możemy też od początku. Czyli urodziłem się. Tak, debiutowałem jako niemowlę równe 55 lat temu. Debiut był oczywiście udany. Urodzinowy raczej tak, bo był to okres międzywojenny. Ta młodzieńczość troszkę się zakałapućkała. Kiedy 1 września o 8 rano wyszedłem na balkon i zobaczyłem te nurkujące z krzyżami samoloty, nurkujące na most Poniatowskiego, zdałem sobie sprawę, że to się zaczęła wojna. I wraz z nią zostały, jak sądzę, pogrzebane wszystkie pana marzenia o aktorstwie. A czy myślał pan wtedy o lotnictwie? O lotnictwie zawsze marzyłem w sensie sportowym. Nie spodziewałem się, że będę musiał działać w czasie wojny w lotnictwie wojskowym. A chyba tych marzeń o scenie nie zostawiłem w kraju, bo od razu je tam, zanim rozpoczęło się to bojowe działanie, zacząłem realizować w sensie pracy kulturalno-oświatowej, lotniczej czołówki teatralnej, która docierała do wszystkich naszych jednostek, do myśliwców, którzy już w tym czasie bronili. Ale wtedy jeszcze pan nie latał? Nie, ja zacząłem latanie w 1942 roku, późną zimą, no a skończyłem w 1943 tym zestrzeleniem, o którym zresztą w książce piszę. I chyba to było jakieś raczej spełnienie obowiązku obywatelskiego, ale nie robiłem tego i nie traktowałem jako zawodu. Czy latając nigdy nie odczuwał pan lęku? Nigdy nie ukrywałem tego, że cały czas towarzyszył mi normalny ludzki strach. Aczkolwiek całą sztuką było nieokazywanie tego. To znaczy, to mogło być w każdym z nas, tylko nikt na zewnątrz tego nie mógł zauważyć. No więc oczywiście przed każdym takim lotem bywały bezsenne noce. I w czasie jednej z takich bezsennych nocy napisałem wiersz przed lotem na Niemcy. Kazałeś, Panie, gdym był chłopcem małym, miłować ojca i matkę moją. Miłowałem. Kazałeś, Panie, kochać kraj mój rodzinny, dom, ziemię, niebo i wszystko. Kochałem. Kazałeś miłować bliźniego swego jak siebie. Miłowałem. I nie kraść, nie kradłem. I dzielić się z bliźnim napojem i jadłem. Lewy nastawiać policzek, gdy cios padnie w prawy. Nastawiałem. Aż oto bliźni przyszedł mordować, kraść, bić po twarzy, zdzierać świętości z moich ołtarzy. A ja wtedy uszedłem, bo bałem się paść. Stchórzyłem. Moja wina, moja wielka wina. Daj mi dziś walczyć o prawo powrotu. Nie zachowuj mnie ode złego, lecz złoślij przed twarz i każ mnie, jeśli ma dzielność zawiedzie. Chcę wrócić do ruin domu mego. Chcę nogi ściskać mieszkającej tam biedzie.
chcę prosić ją, by mnie pod dach swój spalony przyjęła. Więc nie zachowuj mnie ode złego, lecz zloślij przed twarz i każ mnie, jeśli nienawiść do wrogów zawiecie. Zapal we mnie odplaty sakrament i tak zostaw płomący. Trzydzieści lat potem reżyser Jerzy Antczak powierzył panu w Teatrze Telewizji w Epilogu Norymberskim rolę Geringa. Jak pan przyjął tę propozycję? Tak, z radością tę propozycję przyjąłem. Sam byłem lotnikiem, a miałem odtworzyć człowieka, który lotnictwem wrogim dowodził. Wydawało mi się, że na tyle znam psychikę lotnika, bez względu na narodowość, ale psychikę lotnika, tę prawą jakąś szlachetną, żeby drogą kontrastu przekazać to, co reprezentował Gering, normalny zbrodniarz wojenny. Mycie Pawlikowski grał w dwóch moich przedstawieniach, a mianowicie Epilogu Norymberskim i w dwóch jednoaktówkach Czechowa. No ale wydaje mi się, że były to role znaczące bardzo. Przede wszystkim i dla mnie, i chyba dla niego. Bo przecież tak złożona postać Geringa. Jak tą postać grać, prawda? Jak tą postać utożsamić z sobą? Zresztą w mojej inscenizacji nie chodzi mi absolutnie o podobieństwo fizyczne. Chodzi mi raczej o spróbowanie znalezienia jakichś cech po prostu osobowych tego człowieka. I tutaj chyba między innymi to się złożyło również na sukces, że on w tej postaci dość obleśnej, prawda? I dość, no nie boję się tego słowa używać, parszywej. On odnajdywał to, co Albert Camus powiedział, że w zbrodniarzu najpierw należy szukać okoliczności łagodzących. I wydaje mi się, że to był między innymi ten wielki sukces, że ta postać stała się wiarygodna. I tutaj Pawlikowski w moim przekonaniu no, do tego stopnia się wcielił, że nie mogłem sobie inaczej wyobrazić Geringa, jak właśnie mnie, reżyserowi, utożsamił się właśnie z Mietkiem Pawlikowskim. Może to jest i komplement, i nie komplement, ale w każdym razie było to coś więcej. To nie była gra na klawiaturze, to była gra w szparach fortepianu. W moim przekonaniu to było to coś więcej niż muzyka. A proszę mi powiedzieć, czy pan ze swoimi dawnymi towarzyszami z lotnictwa, czy tymi, z którymi pan razem latał, czy innymi ludźmi, ale w każdym razie związanymi z lotnictwem, spotyka się nadal i wspominacie tamten okres? Oczywiście spotykamy się. Jeśli chodzi o moją załogę, to tylko jeden kolega z załogi się odezwał. To ten radiotelegrafista Roman Kozik. W tej chwili mieszka w Stanach Zjednoczonych, więc oczywiście każde takie spotkanie, czy ze Stasiem Skalskim, czy z którymś z tych kolegów. Zaczyna się i kończy Wyszkowski. Się. Tak, to znaczy niby staramy się o tym nie mówić, ale człowiek myśląc o tym, żeby nie mówić, no to właśnie o tym mówi. Niestety zawsze wracamy do starych dziejów, do wojny. Zawsze o kimś, o czymś, o przypadkach takich czy innych, o przygodach. Chociaż to nie były przygody nazbyt romantyczne, były niebezpieczne. Ich praca zupełnie odmienną była, aniżeli powiedzmy moja jako pilota myśliwskiego. Bo oni się uciekali od myśliwców, a myśmy szukali bombowców. Odwrotna sytuacja. W samolocie bombowym nie można błędu zrobić, bo błąd to jest śmierć. To nie tylko chodziło o samą sprawę fachowości, bo to nie uległo żadnej kwestii. Każdy musiał swoje zadanie w superlatywach wykonać. Ale teraz kwestia charakterów. Ci ludzie byli różni. Jakie wobec tego cechy charakteru posiada pan Mieczysław? Ja go widzę właśnie ten spokój, stateczność, taką jak on reprezentuje jako aktor. I mi się wydaje, takim był, jak miał te swoje dwadzieścia kilka lat. Spokojny był. I na pewno jego załoga, chociaż nie wiem, kim oni byli, ale niewątpliwie, jeśli byśmy skonfrontowali to, co ja z panią w tej chwili rozmawiam, to na pewno by pani znalazła, że właśnie ta załoga była, pomijając ich wiek, młodość, ale byli stateczni, spokojni, wyrozumiali nawzajem. Panie Mieczysławie, jak mi wiadomo, do Londynu pojechał pan w kilkanaście lat po swoim pierwszym pobycie, no ale już nie jako lotnik, ale jako aktor z przedstawieniem Sławomira Mrożka, Czarowna noc.
Czy to był pana pierwszy wyjazd do Londynu po tylu latach? Tak. Ach, tak, no to rzeczywiście. Pierwszy i zresztą jak dotąd jedyny. No bardzo, bardzo przyjemnie ten spektakl został przyjęty. Ale także odczuwał pan przed tym niepokój? O, tam to chyba podwójny był, bo zdawałem sobie sprawę z tego, że będą na widowni ludzie, którzy znali mnie sprzed 28 czy tam 5 laty, którzy no, może tam przeczuwali, że to będzie moją jakąś pracą zawodową aktorstwo, ale którzy teraz przyjdą i wyegzekwują. No, dobrze. Pokaż. No. Tak, tutaj tam brykałeś jako Amancik w Grubych Rybach, czy jako Wacław we Fredrze w Zemście, a tu pokaż teraz, no przyjechałeś z prawdziwym teatrem, no to zobaczymy jak to jest. No, więc tam trema była olbrzymia. Słyszałam, panie Mieczysławie, że pana opanowanie i swoboda na scenie jest poprzedzona ogromną tremą i nerwowością w czasie prób. Jak odbywają się próby, to ja się już po pewnym czasie zaczynam nudzić. To znaczy, jeżeli już wiem, co będę grał i szukał czegoś w postaci, to już właściwie mnie próby nie bawią. Ja bym już chciał grać. Spiąć się i grać. Jestem wtedy nieznośny dla otoczenia, powiedzmy, nawet najbliższych. I zdaję sobie z tego sprawę, przed każdą jakąś robotą odpowiedzialną, no jestem strasznie gotujący się w sobie. Staram się tego nie okazywać, no ale to nie zawsze wychodzi. I na próbach, wtedy kiedy coś mi nie wychodzi tak, jak ja sobie to założyłem, to wtedy szukam winy u partnerów, prawda, u suflerki. Powiedzmy 10 czy 15 lat temu to przychodziło lżej, bo człowiek no, po prostu nie był obciążony już jakąś odpowiedzialnością. Przed każdym wejściem mam ciągle tremę, aczkolwiek nikt tego nie zauważy. Jest spokój, jest poczucie humoru, lekkość, ale to jest na dużym fundamencie strachu. Ale może to też jest sprawa, czy ta postać będzie żyła, czy umrze? No, na pewno żyje pan Zagłoba. Dotychczas nie wspomniał pan o tej postaci. Czy pan jej nie lubi? Nie, postać bardzo lubię. Chyba ją przekazałem tak, że czuję się to, że ja ją kocham. Powiem pani, że w tym dużym filmie pan Wołodyjowski, trochę scenariuszowo on został potraktowany po macoszemu. To znaczy w proporcji po prostu do innych postaci, bo wiemy, że czytelnik bardzo właśnie na tę postać czeka. Zwraca w filmie. Uwagę przede wszystkim oczywiście. I tutaj ja miałem szalenie utrudnione zadanie w tych migaweczkach zaledwie pokazanie tego, co by się chciało. Natomiast panu Natomiast Michale... mile wspominam właśnie przygody pana Michała telewizyjne, dlatego że tam on jest już prawie idealnie w proporcjach przekazany. Laudetur. Panie Michale, nie sam nad swoim nieszczęściem płakałeś. Płakałem ja, płakał Nowowiejski, Ketling i wszyscy przyjaciele. Wola boska, zgódź się z nią, Michale. Znalazłeś za tą kratą jakową pociechę? Znalazłem. W tych słowach, które codziennie tu słyszę, memento mori. Śmierć jest dla mnie pociecha. A śmierć łatwiej na polu bitwy znaleźć. Nie masz tu życia, bo nie masz spraw ziemskich. Jakby się w innym świecie żyło. Kiedy tak, to ci już nie powiem, że się Tatarzy na Rzeczpospolitą wielkiej potędze gotują. Bo cóż cię to obchodzić może?
Memento mori. Słusznie, słusznie. Trudno ci się dziwić, że własne uspokojenie nad szczęście ojczyzny przekładasz. Ale teraz, Michale, musisz wyjść ze mną choć na parę dni. Mój przyjaciel, który dzielił się z tobą każdym kawałkiem chleba, Kona. I koniecznie widzieć cię pragnie. Kto taki? No mówże, Waś. Ketling. Na Boga, co się z nim dzieje? W mojej obronie postrzelon. Nie wiem, czy dzień jeszcze żyć będzie. Wyjdź, Michale, pociesz konającego. A trzeba się śpieszyć, bo może być za późno. Przebóg. No, taka prośba, rzecz święta. Odmówić nie mogę. Grzech byłby śmiertelny. Czy pan uważa, że zawód aktora daje panu pełną satysfakcję? Gdyby zadano mi to pytanie 10 czy 15 lat temu, to bym chyba powiedział, że żałuję. Natomiast dzisiaj, kiedy mam już tę pełną swobodę wyboru, mogę odrzucić, nie przyjęcia, nie przyjąć przyjęcia, zaproponowania, co nawet chcę. Prawda, gdzie reżyser mi jest potrzebny już raczej jako przyjaciel i kolega, z którym sobie uzgadniamy, ale nie jest to ten belfer, który mnie ma nauczyć grać. To chyba nie żałuję, to chyba na inny bym nie zamienił. Sztuka to kobieta bardzo zachłanna i bardzo zazdrosna. Nie uznaje rywalek. Tak, no a poza tym to jest kobieta, która też nie lubi pseudoaktywności, żąda absolutnego oddania. Wobec tego cierpi na tym pański dom? No, powiedziałbym i cierpi, i zyskuje, bo cierpi, że mnie tam rzadziej ogląda w domu, a zyskuje, że ja jednak o tym domu myślę, że gdybym tak siedział już w domu, to on by mi bardziej spowszedniał, a tak to jestem tym, który się śpieszy, żeby przynajmniej te parę godzin temu domowi poświęcić. Niestety to jest konieczność, jeżeli się jest synem aktora. Trzeba się z tym pogodzić, niestety. Czy spędzacie wspólnie wakacje? Jeżeli tak, to jak najczęściej, w jaki sposób? Jaka to jest forma odpoczynku? No, ostatnio spędzamy praktycznie połowę wakacji, jesteśmy razem, całą rodziną. No, forma wspólna spędzania czasu to jest przede wszystkim wędkowanie. Czy ojciec jest surowym ojcem? Nie bardzo. Sporo rzeczy uchodzi. Czy ojciec jest smutny, czy wesoły, pogodny, ponury w domu? No, ojciec jest tak zwanym nastrojowcem, w zależności od sytuacji. To bardzo często, bez mała w skrajności czasem popada. Niby należało w takich sytuacjach ustępować z drogi, no ale czasami na przykład mnie ambicja na to nie pozwala. No wtedy dochodzi do jakichś małych scysji, ale to są rzeczy raczej, o których się nie pamięta, marginesowe. A w jakich rolach najbardziej ojciec się panu podobał? Nie tylko teatralnych, w ogóle w jakich rolach rozumiem. Aktorskich? No chyba najbardziej to była telewizyjna wersja nowelek Czechowa. No powiedz temu panu, wytłumacz, do kogo należą wołowe łączki? Do nas czy do niego? Ptaszyno, wołowe łączki są nasze. Ależ na miłość boską, panie Stefanie Stefanowiczu, skądże wasze? Babka mojej ciotki oddała owe łączki do tymczasowej bezpłatnej używalności chłopom pańskiego dziadka. A potem, kiedy wyszła ustawa... A za pozwoleniem, łaskawco, zapomina pan, że właśnie chłopi nie płacili pańskiej babce, dlatego że wówczas te łączki były przedmiotem sporu i tak dalej. No ale dzisiaj to już nawet wróble na dachu ćwierkają, że one są nasze. O. A pan, widać, planów nie ogląda. Ale pokażę panu dokumenty. Ja panu dowiodę, że one są moje. Nic pan nie dowie. A właśnie, że dowiodę. A właśnie krzykiem nic pan nie dowiedzie. I pani Marciu, jestem człowiekiem porywczym i proszę ze mną nie mówić tym tonem. Nie, pan mnie po prostu uważa za durnia i kpi pan ze mnie. Nazywa pan moją ziemię swoją i chce pan jeszcze, żebym
zachował zimną krew i mówił z panem po ludzku? Z pana nie sąsiad, ale uzurpator. Co pan powiedział, łaskawco? Wołowe łączki są nasze i ja ich nie dam, nie dam, nie dam! To zobaczymy. Przed sądem wam dowiodę, że one są moje. A może pan podawać do sądu? Może! Ja pana znam, pan tylko szuka okazji, żeby się po sądach włoczyć, pieniacka natura. Cała wasza rodzina lubiła się procesować, cała! Proszę nie ubliżać mojej rodzinie! Waszej rodzinie Łomowu wszyscy byli wariaci! A wszyscy, wszyscy, wszyscy! Pański dziadek pił na umór, a młodsza ciotka pani Nastazja uciekła z architektem i tak dalej. Wody. I żeby noga pańska tu więcej nie postała. Potwór taki przywłaszczył sobie cudzą ziemię i jeszcze się waży wymyślać. I taka pokraka, taka ślepa kura ośmiela się jeszcze prosić o rękę. To ci oświadczymy. To ci oświadczymy. Był pan lotnikiem, jest pan aktorem. Czy jednak między tymi dwoma tak różnymi zawodami nie istnieje jakieś podobieństwo? No więc na pewno jest podobieństwo. To znaczy w momencie pracy nad sztuką w teatrze, pracy bardzo kolektywnej, muszą dominować te rzeczy, które dominują w pracy zespołu, jakim jest załoga samolotu. Wytwarzają się zupełnie rodzinne stosunki ze wszystkimi konsekwencjami tego, to znaczy i zgodność, i równocześnie jakieś przekonywanie o słuszności swojej decyzji takiej czy innej. Natomiast na pewno i tu musi dominować ten duch zespołowości. Siedzimy sobie, panie Mieczysławie, teraz przy świątecznym stole. A jak to było 30 parę lat temu? No to był taki typowo angielski dzień Bożego Narodzenia z indykiem, z jakimś tam puddingiem i to wszystko. I był szalony brak tego klimatu, jaki wytwarza święto u nas, tego rodzinnego, ze zrozumiałych względów. Człowiek był sam, to znaczy był w gronie takich samych nieszczęśliwych wygnańców poprzez wszystkie święta, nie tylko Bożego Narodzenia, to w ciągu tych 6 lat wędrówek szalenie się to odczuwało i to było bardzo bolesne. Niemniej jednak w każdym roku takich czy innych świąt składano sobie życzenia i wierzono, że są to już te ostatnie święta spędzane na obczyźnie, że już w przyszłym roku będziemy u siebie w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, w Gdańsku. I będziemy pić wino. No z tym piciem to raczyśmy do wódki tęsknili, bo whisky mnie osobiście nie bardzo smakowała, a byłem na nią skazany. Czy gin, czy whisky, a marzyło się o tej naszej ojczystej żytni. No to cóż, wobec tego, panie Zagłobo, możemy na zakończenie naszej rozmowy wzniesiemy toast za tych wszystkich, z którymi pan razem latał i za tych wszystkich, z którymi pan grał i gra na deskach polskich teatrów. Panie Zagłobo, kiedyś w stepach z miłymi duszy towarzyszami nuciłem dumkę o jasnym sokole, co wysoko lata i szeroko widzi. Przyjmijcie więc od starego życzenia wysokich lotów i oby wasz mością zawsze miłość ojczyzny i odwaga sekundowała.